Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Koźmiński i mam przyjemność prezentować Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem dzisiejszego wykładu, który postanowiłem Państwu zaprezentować, będzie Ustrój I Rzeczypospolitej. A mówiąc bardziej precyzyjnie, Ustrój I Rzeczypospolitej jako tradycja, inspiracja i mit. Skąd pomysł na taki temat? Na pewno zwróciliście Państwo uwagę, że nawet do dnia dzisiejszego. W polskich dyskusjach politycznych, albo takich dyskusjach, które prowadzi się na ulicy, możecie Państwo usłyszeć pojęcia, które nawiązują do okresu I Rzeczypospolitej. Kiedy politycy, na przykład, spierają się w Sejmie i zarzucają swoim przeciwnikom rzekomą czy wyimaginowaną prawdziwą zdradę, krzyczą o targowicy. Inni politycy w studiu telewizyjnym mówią czasami o polityce piastowskiej. A jeszcze inni politycy mówią o polityce jagiellońskiej. Do dnia dzisiejszego w rozmowach takich między Polakami, nawet w okresie wakacyjnym, możecie Państwo usłyszeć na przykład, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Albo na przykład, że no, w czasach wakacyjnych jedz, pij, tak jak w czasach saskich, i popuszczaj pasa. I co ciekawe, to nie tylko do polskiego języka, do polskiej popkultury, weszły nawiązania do Pierwszej Rzeczypospolitej, a mówiąc bardziej precyzyjnie do ustroju Pierwszej Rzeczypospolitej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w języku szwedzkim, nie znam szwedzkiego, ale weryfikowałem to kiedyś w rozmowie z jednym ze Szwedów, pojawia się pojęcie polskiego sejmu. Kiedy Szwed mówi w swoim języku o polskim sejmie, o polskim par parlamencie, ma na myśli chaos, bałagan, sfory, kłótliwość. Trochę tak jak my mówimy czasami o czeskim filmie i mamy na myśli film, z którego nikt nic nie wie, nikt nic nie rozumie, to podobnie Szwedzi mówiąc o polskim Sejmie. A zatem wydaje mi się, że mimo tego, że od czasów I Rzeczypospolitej minęło już sporo czasu, upłynęło kilka wieków, jest to taki okres czasu, który do dnia dzisiejszego dostarcza inspiracji, Również w popkulturze, w filmach, w grach komputerowych, w literaturze. Ja chciałbym w trakcie naszego dzisiejszego spotkania skupić się na ustroju rozumianym jako ustrój polityczno-prawny, skupić się na pewnych podstawowych rozwiązaniach. Klasycznych, typowych dla Pierwszej Rzeczypospolitej, które nie tylko do dnia dzisiejszego mogą stanowić pewną inspirację, i do których nawiązania znajdujemy w polskim prawie i w polskiej rzeczywistości politycznej, ale takie, które inspirowały w przeszłości wielkich myślicieli. Jeżeli wydaje się Państwu, że Pierwsza Rzeczpospolita jest tematem interesującym tylko dla nas, tylko dla Polaków, to spróbuję w trakcie naszego dzisiejszego spotkania wyprowadzić Was z błędu i przekonać, że wielcy myśliciele rozpoznawani na całym świecie, tacy jak na przykład Jan Jakub Russo albo uwaga, Fryderyk Nietzsche, nawiązywali do Pierwszej Rzeczypospolitej. Zanim rozpocznę, pozwolę sobie wykorzystać ten moment. Dla dosłownie w jednym, dwóch zdaniach promocji instytucji, którą mam przyjemność reprezentować. Tak jak powiedziałem, pracuję na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. I dlaczego o tym mówię? Nasz Wydział, jako chyba na pewno jedyny w Polsce, ma ten zaszczyt, że był reprezentowany aż przez, wychował aż czterech noblistów. Nasz Wydział jest starszy niż Uniwersytet Warszawski, o 8 lat. Jak to możliwe, został utworzony przez Napoleona, natomiast uniwersytet warszawski przez Sara 8 lat później. Ale przechodząc do naszego tematu, ustrój pierwszej Rzeczypospolitej. Pójdziecie Państwo do biblioteki, albo kiedy w trakcie studiów odwiedzicie aule uniwersyteckie na różnych kierunkach, na wydziałach prawa, na historii, na naukach politycznych, na socjologii. Wysoce prawdopodobne, że spotkacie się z takim przedmiotem jak historia ustroju Polski, historia ustroju sądowego, dawne prawo Rzeczypospolitej i tak Znajdziecie na ten temat bardzo dużo publikacji, znajdziecie wykłady, również wykłady w internecie. Jeżeli zdarzy się, że zaintryguje Państwa, zainspiruje Państwa do dalszych poszukiwań, gwarantuję, że znajdziecie masę publikacji. Slajdy, które przygotowałem, prezentacje, którą możecie zobaczyć, pokazują przykładowe publikacje na ten temat. Ale ja chciałbym dzisiaj o ustroju I Rzeczypospolitej mówić trochę inaczej. W ramach takiego klasycznego wykładu z historii ustroju, albo w ramach takiej klasycznej publikacji akademickiej na temat historii ustroju, możecie Państwo w sposób taki bardzo historyczny, uporządkowany, od czasów piastowskich do XX czy XXI wieku, prześledzić, jak się zmieniały poszczególne instytucje. Że na przykład za czasów Kazimierza Wielkiego rada królewska była bardziej pojemna niż za czasów wcześniejszych królów, że w pewnym momencie wykształcił się na przykład senat, że w pewnym momencie pojawiło się referendum. Ani nie mamy czasu, ani nie mam zamiaru mówić w ten sposób. Chciałbym raczej wykorzystać nasze krótkie spotkanie do tego, żeby zaprezentować państwu pewne podstawowe pojęcia i pewne podstawowe rozwiązania. Które nie tylko inspirują do dzisiaj, ale tak jak powiedziałem, inspirowały myślicieli w odległej przeszłości. Do jakich to mitów ustrojowych nawiązywali nasi romantyczni i współcześni autorzy? Ja skupię się na trzech. Trzech ustrojowych dotyczących rzeczywistości polityczno-prawnej: pierwszy to republikanizm, drugi to demokratyzm, a trzeci to najbardziej enigmatyczny. Najtrudniejszy do jednoznacznego ujęcia i specyficzny dla nas, Polaków, sarmatyzm. Zacznijmy od republikanizmu. Mógłbym stworzyć bardzo wiele definicji republikanizmu, republiki, mógłbym Państwu zrobić wykład na temat wielu myślicieli republikańskich. Ale ja zacznę od nazwy, od nazwy naszego państwa. Zwróćcie uwagę, Rzeczpospolita do dnia dzisiejszego. Aktualnie obowiązująca konstytucja, konstytucja III Rzeczpospolitej. A Rzeczpospolita to co to jest? To jest rzecz wspólna. Słowo Rzeczpospolita to polski odpowiednik respublika, czyli rzeczy publicznej, rzeczy wspólnej. Co to był republikanizm I Rzeczypospolitej? Mógłbym tutaj też opowiedzieć różne historie czy definicje, ale odwołam się do naszej kultury narodowej i do popkultury. Jeżeli nie czytaliście państwo Henryka Sienkiewicza i Potopu, to jestem pewny, że ci, którzy choćby raz czy dwa razy widzieli film Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana, pamiętają tę scenę. Scenę, w której Andrzej Kmicic, będący do tej pory łotrem zdrajcą, zaczyna schodzić na dobrą stronę mocy. Kiedy w trakcie rozmowy z Bogusławem Radziwiłem, jednym ze zdrajców, kiedy Radziwił mówi mu wprost, jaki on ma wizerunek Polski, Rzeczpospolitej, dla niego Polska to jest tylko fragmentem sukna, jakimś kawałkiem materiału, który trzeba wydrzeć. Bogusław Radziwił mówi do Kmiecica wprost. Polska to taka poduszka, którą się sobie wyrywa, albo kawałek płótna. Jedni ciągną w jedną stronę, inni w drugą stronę. Dla Kmicica polskiego szlachcica, dla przedstawiciela polskiego sarmatyzmu, to jest szok. Mimo tego, że Kmicic widzimy to na filmie, czytamy to w książce Sienkiewicza, to nie jest aniołek. To jest przez sporą część tej historii napisanej przez Sienkiewicza postać z podciemnej gwiazdy. Morderca, zabójca, pijak kulaszka i tak dalej, ale w momencie w którym słyszy, że jeden z magnatów, inny szlachcic traktuje państwo jako dobro prywatne, jako res prywata, a nie jako dobro wspólne, jest to szok. Szok, który powoduje, że kmicic zaczyna się zmieniać i zaraz przejdzie na drugą stronę. A zatem republikanizm. Republikanizm ma dwa znaczenia, można by powiedzieć. I Rzeczpospolita, Pierwsza Rzeczpospolita, jest republiką tylko w pierwszym znaczeniu. Z jednej strony definicje republikanizmu zakładają, że mamy system czy ustrój niemonarchiczny. Czyli nie mamy króla, nie mamy cesarza, nie mamy cara, nie mamy księcia. W tym pierwszym znaczeniu Pierwsza Rzeczpospolita nie była republiką, bo przecież mieliśmy króla. Co prawda, czasami wybieralnego z bardzo słabą pozycją, ze słabą legitymą, ale jednak mieliśmy króla. A zatem w tym pierwszym rozumieniu słowa republikanizm, pierwsza Rzeczpospolita republika, Republikańska nie była, nie była republiką. Ale drugie znaczenie pojęcia republikanizm czy republika to właśnie troska o dobro wspólne. W tym sensie pierwsza Rzeczpospolita nie tylko, był, nie tylko była republiką, ale również nawiązywała do klasycznej myśli politycznej, klasycznej czyli starożytnej, do myśli politycznej greckiej i rzymskiej. Nie tylko ze względu na to, że często szlachta zabierająca głos na różnych sejmikach odwoływała się do myślicieli greckich czy rzymskich i do historii podboju na przykład Sparty, Aten czy republikańskiego Rzymu, ale również dlatego, że kiedy pocztamy klasycznych myślicieli piszących o rzeczy wspólnej i zacytujemy na przykład najsłynniejszą definicję polityki Arystotelesa, że polityka jest roztropną troską o dobro wspólne, to tak jakby nam przed oczami stawał właśnie Andrzej Kmicic, który jest szokowany tym, że można o państwie, o wspólnocie politycznej myśleć w sposób partykularny. Że nie dobro wspólne całe państwo, ale dobro moje, mojej rodziny, mojej grupy, Moje kliki. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, która jest związana z ustrojem pierwszej Rzeczypospolitej, to demokratyzm. Republikanizm to nie jest to samo co demokratyzm. Demokratyzm, to można by powiedzieć w pewnym uproszczeniu, to jest kolektywny proces podejmowania decyzji. Bardzo często się dzisiaj słyszy, że demokratyzm to są jakieś prawa człowieka, podział władzy albo wybory powszechne. To nieprawda. To nieprawda. W starożytnej Grecji, w Atenach, obowiązywała demokracja, która była bardzo brutalna. I tylko czasami głosowano. Platon, jeden z najwybitniejszych myślicieli greckich, stawiał nawet taką tezę, że najbardziej demokratycznym sposobem podejmowania decyzji jest losowanie, bo się zbieramy w jednym miejscu i rzucamy kością, ciągniemy jakieś losy. Dlaczego? Dlatego, że jest równościowe. Każdy ze startujących kandydatów, albo każda z kandydujących grup ma równe szanse, żeby zdobyć władzę, albo żeby podjąć taką decyzję, jaką by chciała. A zatem demokratyzm, demos, lud oznacza współdecydowanie. Ludzie się zbierają, mogą dyskutować, mogą krzyczeć, mogą się nawet ze sobą pokłócić. Zdarzało się nieraz, że tracono życie w trakcie takich demokratycznych formuł podejmowania decyzji. Ale istotą jest współdecydowanie. Proszę zwrócić uwagę. Demokracja to nie tylko współczesna demokracja liberalna, ale demokracja ateńska, kiedy na agorze zbierają się obywatele mężczyźni, albo demokracja również nasza słowiańska czy germańska, demokracja pierwotna, demokracja wiecowa, kiedy przed powstaniem państw mamy tylko i wyłącznie plemiona, które się spotykają raz na jakiś czas i podejmują decyzję, czy idziemy na wyprawę wojenną, czy raczej zimujemy. A zatem demokracja nie jedno ma imię. Czy możemy mówić o demokratyzmie pierwszej Rzeczypospolitej? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Zwróćcie państwo uwagę na to przysłowie ludowe, takie to powiedzonko, od którego rozpocząłem. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Równość stanu szlacheckiego Czyli przekonanie, że ci, którzy są zdolni do noszenia broni, i co więcej, ryzykują regularnie, niezależnie po której stronie jakiejś konfederacji czy sporu się opowiedzą, oni się stawiają, żeby służyć Ojczyźnie na polu bitewnym i godzą się z tym, że mogą stracić życie, oni są wszyscy względem siebie formalnie równi. Tradycja liberum veto, że nawet jeden przekupiony, najbiedniejszy szlachcic, Swoim jednym głosem po pięciu czy po dziesięciu godzinach obrad, czy po trzech dniach, jest w stanie wstać i powiedzieć jednym indywidualnym głosem: Ja się na to nie zgadzam i koniec, nie ma sejmu. Weto. Pokazuje nam ten element demokratyczny. To prawda, demokracja nie ma tylko i wyłącznie dobrych stron. I ta demokracja szlachecka miała też swoje wady. Ale nie chodzi tu o ocenę, chodzi tu o pokazanie, że pierwsza Rzeczypospolita na tle innych państw tego okresu czasu była specyficzna. Kiedy przyjeżdżali do nas reprezentanci, dyplomaci, myśliciele, podróżnicy z Francji, z Anglii, z Hiszpanii, byli zaskoczeni, że w Polsce mamy do czynienia z wielką grupą ludzi, którzy mają prawa polityczne i biorą udział we współdecydowaniu. Republikanizm, demokratyzm. I trzecia koncepcja, uosabiana przez pierwszą rzecz, po sarmatyzm. Czy był sarmatyzm? Bardzo ciekawe zjawisko. Niektórzy twierdzą, że sarmatyzm obejmował również te dwie pierwsze koncepcje, czyli republikanizm i demokratyzm. Kim byli sarmaci? Kim był sarmata? To na ogół polski szlachcic który bierze udział w życiu publicznym, czyli jednocześnie jest w pewnym sensie demokratą. Który, podobnie jak Andrzej Kmicic, jest przekonany, że nawet jeżeli się nie lubimy, nawet jak się posprzeczamy, nawet jak dojdzie do pojedynku i ktoś z nas zginie, to my wszyscy mamy w sercu dobro wspólne, a zatem jesteśmy republikanami. Ale co więcej, ideologia sarmatyzmu to ideologia związana z katolicyzmem. To ideologia związana z ziemią. Przekonanie, że. Tutaj jest nasze miejsce na świecie. Co więcej, to przekonanie, że to jest miejsce na świecie, którego musimy bronić. Sarmatyzm wiąże się z ideą antemurale, czyli przedmurza. Jeżeli przyjadą tutaj różne ludy ze wschodu, to nieważne, jaka to będzie dzicz, my ją odeprzemy, bo my bronimy tego, co stanowi o naszej istocie, naszą ziemię, nasze dwory, ale również naszą religię. Może pomyśleliście sobie, że no tak, można doszukiwać się i republikanizmu, i demokratyzmu, a nawet jakichś takich podobnych idei czy stylu życia do sarmatyzmu, również w innych miejscach, i że może ta oryginalność I Rzeczypospolitej wcale nas nie wyróżniała, może jest to jakaś taka zamierzchła przeszłość. To spróbuję Was przekonać, że skoro wielu wybitnych, Cytowanych do dnia dzisiejszego, badanych do dnia dzisiejszego, myślicieli na przestrzeni dziejów interesowało się przeszłością naszego kraju, a zwłaszcza doświadczeniami ustroju polityczno-prawnego, to rzeczywiście nie mamy się czego wstydzić, a raczej mamy prawo prezentować Pierwszą Rzeczypospolitą jako pewien event. Zacznijmy od myśliciela, który być może, którego nazwisko być może mniej jest znane, wśród licealistów i studentów, czy przeciętnych osób interesujących się myślą polityczną i społeczną, ale zapewniam Was, że był to bardzo wpływowy myśliciel. Myśliciel francuski z XVI wieku Jean Bodin. Dlaczego był taki ważny? Z bardzo prostego powodu. Jean Bodin był prawnikiem, który na podstawie rozwiązań znanych mu m.in. z prawa rzymskiego uzasadniał absolutną władzę monarchy. Jeżeli ktoś z was pojedzie do Paryża, pojedzie do Francji, zobaczy wielkie pałace monarch absolutnego, usłyszy o królu, który mówił rzekomo o sobie, że letasem moi, państwo to ja, o absolutnej władzy monarchy, która panowała we Francji przed rewolucją, to w dużym stopniu jest to zasługa myśliciela, o którym teraz powiem kilka słów, Jean Bodin. Twórca francuskiego absolutyzmu, albo jak mówią nawet niektórzy, twórca obok Nicola Machiavella i Tomasza Hopsa współczesnej koncepcji państwa. Jean Bodin był zwolennikiem koncepcji suwerenności, stworzył koncepcję suwerenności. Zdaniem Bodena państwa są suwerenne, bo ich królowie, ich monarchowie są suwerenni. Suwerenność oznacza, że nikt inny ani z wewnątrz państwa ani z zewnątrz, czyli żaden cesarz niemiecki, żaden papież nie mogą decydować zamiast tego króla. Jeżeli jestem suwerenem, to nikt inny nie ma prawa decydować poza mną. Dlaczego o tym mówię? Otóż proszę sobie wyobrazić, że Jean Baudin, twórca współczesnej koncepcji suwerenności państwa, w swoich pracach wspominał między innymi pierwszą Rzeczpospolitą. Jak się dowiedział o naszym kraju? Ciekawa historia. Pewnego pięknego dnia do Paryża przyjeżdża delegacja prowadzona przez Jana Zamoyskiego, wielką postać tamtego okresu czasu, znaną na całym świecie, znaną w całej Europie. Byłego rektora zresztą jednego z uniwersytetów włoskich. Przyjeżdża Jan Zamoyski na negocjacje, a Jean Baudin tłumaczy dyskusję pomiędzy delegacją polską a delegacją francuską. I podobno w międzyczasie Jan Zamoński, Jan Boden jako wybitni, moglibyśmy powiedzieć, no, przedstawiciele intelektu tamtego okresu czasu, rozmawiają ze sobą. Bodę opowiada o swoich przemyśleniach, a Zamoński opowiada o ustroju Rzeczypospolitej. I zdarza się, że w pracach Jana Bodę Zwłaszcza w takim, słynnym, takim słynnym dziele, Sześć Ksiąg o Rzeczypospolitej, Jean Baudin bardzo często wspomina Polskę. I co ciekawe, nie krytykuje naszego ustroju. Proszę zwrócić uwagę, powiedziałem przed chwilą, że Jean Baudin to jeden z twórców intelektualnych francuskiego absolutyzmu. On był zwolennikiem silnej władzy królewskiej. Niektórzy mówią, że Pierwsza Rzeczpospolita upadła między m.in. Ze względu na słabość władzy królewskiej, musi rozpasanie szlachty, wręcz anarchię, republikanizm, demokratyzm. I co ciekawe, Jean Baudel wcale tego nie krytykuje. To prawda, był to jeszcze wiek XVI, nic nie zapowiadało upadku wielkiego państwa, jakim była pierwsza Rzeczpospolita. Ale Jean Baudem w swoich pracach pisze ciekawe rzeczy, że o ile w innych krajach, np. we Francji, to król jest suwerenem, to w Polsce suwerenem, Czyli tym nośnikiem władzy, tym reprezentantem władzy jest szlachta. Proszę zwrócić uwagę, ciekawy wątek. Ale nie tylko Jean Baudin, inni wybitni myśliciele na przestrzeni dziejów. Być może ktoś z was słyszał o Mablim. Mabli, jeden z wybitniejszych twórców francuskich, który został zaproszony do tego, by opisać ustrój Polski i zaproponować reformy w XVIII wieku. Był to już okres, kiedy Rzeczpospolita powoli chyliła się ku upadkowi. Mimo tego, że Mabli jest bardzo krytyczny co do niektórych rozwiązań, na przykład uważa, że szlachta nadużywa swojej pozycji, zwłaszcza wobec chłopów, Mabli jednocześnie docenia to, co stanowiło istotę sarmatyzmu i republikanizmu I Rzeczypospolitej. To, że mimo tego, że dostrzegał tą degenerację, dostrzegał to, że coraz więcej przedstawicieli szlachty jest skorumpowanych. Dostrzegał również to, że na tle innych społeczeństw z zachodu Polacy bardzo silnie mają wryte w serca i umysły to umiłowanie ojczyzny i postrzeganie jej jako dobra wspólnego. Ale zostawmy Mablego i przejdźmy do innego. Jestem pewny, że to nazwisko wielokrotnie słyszeliście. Jednego z najwybitniejszych myślicieli w historii, jednocześnie jednego z najsmutniejszych myślicieli w historii. Jan Jakub Rousseau, wielka postać. Moglibyśmy poświęcić wykłady Janowi Jakubowi Rousseau. Powiedziałem, że taki smutny myśliciel, dlaczego? Mógłbym się założyć, że mało było myślicieli o tak pesymistycznym życiorysie, o tak trudnych doświadczeniach życiowych jak Rousseau. Rousseau zaczął swoje życie w Genewie. W rodzinie alkoholika, który wyżywał się na swoich dzieciach, bił żony, bił dzieci, Rousseau bardzo wcześnie uciekł z domu, przez, całe, przez większość swojego życia doświadczał głodu, nie miał stałej pracy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Rousseau ze względu na swoje doświadczenia życiowe doszedł do wniosku, że winna jest cywilizacja, że świat, w którym żyje, czyli zachodnia Europa XVIII wieku, to jest świat upadku. Świat, w którym mamy wielkie różnice pomiędzy ludźmi, wielkie różnice społeczne są wykształceni i bogaci, a inni gdzieś tam dogorywają, umierają w rynsztoku. Musimy twierdzić, że rzeczywistość do dnia dzisiejszego bardzo się nie zmieniła. Co więcej, Rousseau jest przerażony liberalizmem i indywidualizmem. Rousseau jest przerażony tym, że każdy myśli o sobie. Liberalizm, czyli indywidualizm, założenie, że każdy z nas jest jednostką, że każdy troszczy się o siebie, o res privata, rzecz prywatną. A Rousseau jest zafascynowany nie tylko równością, ale zafascynowany przeszłością. Przede wszystkim Grecją i Rzymem. Opowiem Państwu jedną anegdotkę, która zdaniem Jana Jakuba Rousseau odpowiadała sposobowi myślenia polskiej szlachty. Ta anegdota dotyczy mitu spartańskiego. Wsparcie starożytnej nie było szkół, ale prawdopodobne, że gdybyśmy urodzili się w tamtych czasach i bylibyśmy małymi dziećmi, znalibyśmy ten mit. Jania Kupluso bardzo często go cytował, również w kontekście I Rzeczypospolitej. Posłuchajcie Państwo ten mit. Podobno pewnego pięknego dnia do spartanki, która wysłała swoich synów na wojnę, przybiegł posłaniec i mówi do tej kobiety: kobieto Wszyscy twoi trzej synowie zginęli w bitwie. Straszna wiadomość, pomyślelibyśmy, prawda? Tymczasem Spartanka odpowiada temu posłowi tak. Głupcze, jaki wynik bitwy? Bitwa wygrana. Co robi Spartanka? Spartanka idzie do świątyni podziękować Bogom. Proszę zwrócić uwagę, koniec tej historii. Która co próbuje nam powiedzieć, dlaczego Jan Jakub Rousseau, jeden z najwybitniejszych myślicieli w historii, który między innymi zainspirował rewolucję francuską, również z tymi wszystkimi strasznymi rzeczami, tak itd. Dlaczego tak często on wspomina? Że ta spartanka, mimo tego, że jako kobieta cierpiała, jako matka straciła wszystkich swoich synów, ona nie myślała kategoriami. Moje życie prywatne, moje życie osobiste. Rodzina schodzi na plan dalszy wobec wspólnoty. Sparta wygrała bitwę, Sparta przetrwała. Jako państwo przetrwa kolejne lata. Trudno, jak są bitwy i wojny, muszą być ofiary. Ale nasze prywatne, indywidualne interesy. Trzeba schować wówczas do kieszeni i troszczyć się o dobro wspólne. Jan Jakub Rousseau uważa w XVIII wieku, kiedy w Polsce mamy już korupcję, mamy do czynienia z regularnie stosowanym liberum veto, mamy do czynienia z anarchią, z wypowiadaniem posłuszeństwa królowi, panoszą się jacyś posłowie szpiedzy z zachodu, wschodu itd., a Jan Jakub Rousseau mówi Polacy. Mimo tego wszystkiego złego, co się dzieje w Waszym kraju, Wy jesteście wzorem dla tej zachodniej, zgniłej Europy. Tam jest tak zwana cywilizacja, która przyniosła te wszystkie swoje złe zjawiska, przyniosła zawiść, przyniosła wyzysk, przyniosła egoizm, troskę o siebie, a wy Polacy zachowaliście coś z tych starożytnych Greków i z tych starożytnych Rzemian. Wy się troszczycie o dobro wspólne. Zwróćcie Państwo uwagę na cytaty, ja ich nie będę czytał, ale te, które wyświetlają się w tle. Co mówi Jan Jakub Rousseau? Zwróćcie uwagę. Mówi o tym, że nawet jeżeli nie będziemy w stanie zatrzymać tych potęg, które nam zagrażają, czyli na przykład Imperium Rosyjskiego i zostaniemy zdławieni w boju, oni zajmą nasze terytorium, jakby okazał się takim pesymistycznym prorokiem, to oni nie będą w stanie nas złamać, bo naszych dusz, naszych umysłów nie zdominują. Prawda? Można by powiedzieć, że no, Jan Jakub Rousseau, myśliciel, który po pierwsze jest bardzo radykalny, po drugie, który zapowiada straszne wydarzenia w Europie, czyli rewolucję francuską, ulubiony zresztą autor do czytania Maksymiliana, Robespierre. Można by powiedzieć, że no, co nam po jego pochwałach, zwłaszcza że Rzeczpospolita, wbrew tezom Jana Jakuba Rousseau, upadła. Ale jednak zasługuje to na uwagę, że tak wybitny myśliciel poświęcił naszym doświadczeniom ustrojowym swoje publikacje. Ale Jan Jakub Rousseau i Jean Boden to nie jedyni wielcy myśliciele, którzy pisali i fascynowali się Polską. Inne wielkie nazwisko. Twórca anglosaskiego konserwatyzmu. Nie boję się tego powiedzieć. Twórca pojęcia konserwatyzm i całej filozofii politycznej konserwatyzmu. Angielski myśliciel Edmund Burke. Kim był Edmund Burke? Bardzo ciekawy życiorys. Szkoda, że nie mamy czasu, żeby opowiedzieć go w całości, ale zachęcam Państwa do zweryfikowania moich słów. I gwarantuję, że przy pomocy prostego narzędzia, choćby internetu i wyszukiwarki Google, kiedy wpiszecie to nazwisko Edmund Berg, znajdziecie bardzo dużo materiałów. Edmund Berg znany jest przede wszystkim z tego, że jako angielski parlamentarzysta, jeden podobno z najwybitniejszych mówców w historii brytyjskiego parlamentu, w momencie, kiedy we Francji wybuchła rewolucja i zapowiadało się, że będzie ona przebiegać w sposób bardzo spokojny, że ten rewolucyjny tłum dogada się z królem, kiedy zostały ogłoszone prawa człowieka i rządy konstytucyjne, Edmund Berg postawił tezę, od której nie tylko rozpoczyna się intelektualnie konserwatyzm, ale która sprawiła, że wielu jego przyjaciół odsunęło się od niego. Stwierdzili: Stary, dobry Edmund zwariował na starość, bo Edmund Berg przewidział to, co się we Francji wydarzy: że zaraz staną gilotyny. Że zaraz po ulicach Paryża i innych francuskich miast i wsi poleje się krew, że pojawią się koncepcje zbudowania nowego świata. Nie miejmy złudzeń, proszę państwa. Tym, czym były rewolucje totalitarne w XX wieku, była rewolucja francuska, czy zapowiedzią których była rewolucja francuska. Ale zostawmy to. Edmund Berg zaczyna pisać traktaty, które staną się podstawą konserwatyzmu. W odróżnieniu od rewolucjonistów po drugiej strony kanału La Manche, którzy chcą zbudować świat od nowa, zmieniają imiona dzieciom. Do tej pory syn miał lat 5, do czasu rewolucji nazywał się na przykład Louis, na cześć króla Ludwika. W momencie wybuchu rewolucji zmieniają mu rodzice imię na Jan Jakub. Za na przykład Janem Jakubem Rousseau albo na Maksymiliana za Robespierre. Zmieniają Francuzi w trakcie rewolucji nazwy. Miast, urzędów, mówią, że zbudują nowy, wspaniały świat, próbują zmieniać słowniki. A Edmund Berg mówi, nie, to jest błąd. I tworzy kwintesencję myśli konserwatywnej. Jeżeli ktoś jest konserwatystą, to nie tylko nie wierzy w radykalne zmiany świata, w rewolucyjne zmiany świata, wie, że każda rewolucja tu, na tym świecie, którą będą wdrażać w życie ludzie, musi się skończyć niepowodzeniem. A jeżeli ktoś jest konserwatystą, tak jak Berg, wierzy w to, że rzeczywistość można zmieniać wyłącznie stopniowo, w sposób powolny, ewolucyjny i pokojowy. W jaki sposób pojawia się w traktatach i twórczości Edmunda Berka Polska? Koniec XVIII wieku. Rzeczpospolita upada. Edmund Berg obserwuje przede wszystkim proces reform zainicjowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego środowisko. Możemy różnie oceniać króla Stanisława Augusta, ale Berg jak na konserwatystę przystało jest zachwycony, że w Polsce nie próbuje się zmieniać ustroju rzeczywistości w sposób rewolucyjny, ale w sposób spokojny. We Francji ogłasza się deklarację praw człowieka i obywatela i w imię tej deklaracji morduje się masowo ludzi na gilotynach albo w inny straszny sposób, grabi się klasztory itd. A w Polsce ogłasza się konstytucję zdaniem Berka bardzo dobry dokument, który ma szansę, my wiemy, no nie uratował. Berko o tym wiedział, ma szansę uratować i zreformować kraj, ale Polacy są mądrzejsi od Francuzów, bo Polacy robią to spokojnie. Polacy nie odrzucają swojej tradycji. Polacy nie próbują stworzyć nowego słownika. Polacy nie próbują odrzucić tego wszystkiego, co jest naszym bogactwem narodowym. Bardzo ciekawy wątek. Proszę zwrócić uwagę na te slajdy i na te cytaty. W różnych nie tylko wystąpieniach parlamentarnych Edmunda Berka w Londynie w Westminsterze pojawia się kazus Polski, gdzie Polska jest wspominana bardzo pozytywnie, ale Berk pisze również traktaty, na przykład listy do polskiego króla. W sposób bardzo pozytywny oceniający te wydarzenia, które mają miejsce już. Uschyłku I Rzeczypospolitej. Ale nie tylko w Anglii. Anglia nie jest jedynym krajem anglosaskim, w którym doświadczenia I Rzeczypospolitej są przywoływane. Również na drugiej półkuli, kiedy popatrzymy na pracę nad amerykańską konstytucją, na pracę tzw. ojców założycieli, na amerykańskie dyskusje ustrojowe, oni nie tylko, Amerykanie, Tacy jak na przykład John Jay, Madison czy Adams, oni nie odwołują się tylko i wyłącznie do Grecji czy do Rzymu, no bo w końcu republika, republikańskie, demokratyczne wartości, ale oni również wspominają pierwszą rzeczypospolitą w różny sposób. Niektórzy opisują tą pierwszą rzeczypospolitą jako kraj, w którym no, zabrakło tego refleksu na to, by w pewnym momencie wprowadzić reformy. Inni bardziej pozytywnie, że Pierwsza Rzeczpospolita była tym krajem republikańskim, mimo tych wszystkich patologii, o których my dzisiaj lubimy pamiętać i wspominać, które miały miejsce, ale jednak była tym krajem, w którym ten element dobra wspólnego, obrony kraju kosztem nawet własnych, prywatnych interesów, był realizowany. Zakończmy w tym miejscu część pierwszą mojego wykładu. Zachęcam Państwa do kontynuacji i obejrzenia drugiej części.